Cześć Siemanko, dzisiaj pogadamy o współczynniku konwersji, ponieważ jest to niezwykle ważna rzecz w biznesie nie tylko internetowym, ale też stacjonarnym, a wiele osób nie zwraca na to uwagę. E, płacimy często za reklamy płatne, generujemy ruch różnymi kanałami, być może inwestujecie w pozycjonowanie SEO. A potem przepuszczacie ten ruch i marnujecie jego potencjał, mając niską konwersję na poszczególnych etapach lejka. Pamiętajcie, że działa tu procent składany, więc jeżeli poprawisz dwa elementy w lejku o 50%, to Twoje wyniki powinny wzrosnąć z tego co pamiętam cztery razy. Tak, bo tutaj o połowę i tutaj o połowę, no to jest razy cztery. to się już wszystko ze sobą mnoży. Więc jeżeli tutaj poprawisz konwersję na landing page i poprawisz sprzedaż razy dwa, no to wynik masz czterokrotny. Więc zastanów się, to jest bardzo ciekawa perspektywa, kiedy o tym pomyślisz. Dlatego zwracaj uwagę, jaki masz procent konwersji. Jeżeli wchodzą użytkownicy na stronę, zmierz sobie, ile procent finalnie od ciebie kupuje, ile finalnie wypełnia formularze i konwertuje na lida. I w jaki sposób rozmawiasz z tymi klientami, bo często jest tak, że audytuję też rozmowy telefoniczne moich klientów i okazuje się, że przepalają lidy na ostatnim etapie, nie na etapie marketingu, bo my dowieźliśmy te lidy, tylko sprzedaż sobie nie radzi, tak? Nie potrafi rozmawiać przez telefon w sposób skuteczny, w sposób taki, który przyniesie rezultat biznesowy. Są trudniejsze czasy i, i wiele i reklama jest coraz droższa ze względu na konkurencję, dlatego musimy zwracać uwagę na lifetime value klienta, na marketing automation, czyli te kolejki różnego rodzaju automatyzacje, które będą przypominać klientowi o naszej marce. Kolejny rzecz no to właśnie ta konwersja. Jeżeli mamy słabą konwersję, no to przepłacamy za reklamę itd. itd. Więc zwracajcie, proszę uwagę na to, jaki macie procent i porównywajcie się. Pytajcie kolegów z branży, jak to wygląda u Ciebie, jaki to jest procent konwersji. Oni Wam o tym powiedzą. Raczej mało jest firm, które będą tłamsić w sobie gdzieś tam wyniki i nie podzielą się. Ja nie mówię tutaj już o wynikach sprzedażowych, przychodowych, ale procent konwersji na poszczególnym etapie. Ja bardzo często się wymieniam z konkurencją, ile mnie kosztuje lead. E, jaki procent konwertuje landing page i można się inspirować, robić rzeczy podobne, sprawdzać jak to wychodzi u ciebie, mm. na przykład taki zapis na newsletter, zapis przepraszam nie na newsletter tylko do jakiegoś lead magnetu, webinaru. 40% na stronie zapisu można uznać za bardzo dobry wynik i nie należy już nic zmieniać, edytować. Po prostu możemy skupić się na innych etapach lejka, które przyniosą większe rezultaty. Już nie spuszczać się nad 5%, że tutaj zamiast 40% wykręcimy 45%. Ja mam jeden landing teraz z autowebinarami, tam mam 50% konwersji. I ja nie mówię, że to, to moja zasługa, tylko miałem po prostu szczęście, że jakoś zażarł ten landing, i ludzie się tak chętnie zapisują, że co drugi mail finalnie ląduje, jest zapisany. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Co tam jeszcze, moi drodzy? Cały czas będziemy skalować u mnie kampanię ruchem płatnym. Ponieważ mamy już te lejki fajnie porobione, one są cały czas ulepszane, cały czas coś nowego wdrażam i mówię o tym. Jeszcze czeka mnie bardzo dużo pracy z połączeniem wszystkiego, z automatyzowaniem, porobieniem większej gamy produktów i tak dalej, żeby ten koszyk człowieka był bardzo wysoki, ale już jesteśmy na fajnym poziomie. Te transakcje każdego dnia kapią, więc myślę, że kwestia czasu, a ten biznes się wyklaruje na powyżej 100 tysięcy przychodu miesięcznego przy niewielkich wydatkach reklamowych, bo my na razie te wydatki są niewielkie, będziemy je cały czas skalować, żeby pozyskiwać jeszcze większą ilość klientów, szczególnie tych high ticketowych na nasze usługi. Ostatnio sporo tych umów podpisałem, więc wszystko się fajnie klaruje. I myślę, że lato będzie przełomowe, już nie mówię o jesieni, bo wtedy to wszystko ruszy. Zawsze we wrześniu, w styczniu najwięcej tych lidów się pojawia. Październik i tak dalej to są świetne sezony do budowania firmy, ale w mojej opinii. Jeżeli zrobimy mocne lato, to jesień nam zaprocentuje przede wszystkim będą jeszcze większe zasięgi, jeszcze większe możliwości, jeszcze większe kanały dotarcia. Pewnie zauważyliście, że ruszyłem z shortami, z rolkami dalej. One na razie mają niewielkie zasięgi, chyba że walne tam jakąś kontrowersję. To od razu jest wystrzał. E, te rolki będą mu uzupełniały i docierały do jakichś nowych widzów, bo często w algorytmach jest tak, że jak ktoś się zobaczy na TikToku, to później Ci częściej wyskakuje na YouTubie, więc ja stale będę się starał powiększać tą swoją widownię regularną, e, bo nagrywam każdego dnia. Pamiętajcie, że zbudowanie widoczności, kiedy nagrywasz każdego dnia, nie jest takie trudne, żeby. Znaczy jest trudne, żeby taka duża audiencja cię oglądała każdego dnia, bo to jest po prostu dla nich za dużo. I tu już budujesz sektę największych fanów, którzy chcą Cię oglądać codziennie. W normalnych realiach tacy ludzie wolą Cię obejrzeć raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. I Ja w przyszłym roku, w 2024, kiedy zejdę z tej częstotliwości na dwa odcinki w tygodniu, to wtedy zobaczycie, że będzie wzrost wyświetleń per odcinek, tak? A obecnie sobie buduję, buduję, docieram, docieram do nowych, do nowych, do nowych, tam jest taka statystyka powracających widzowie, jest Was tam blisko 4 tysiące, będę dążył do 5 tysięcy powracających osób i to już jest chmara, bo piszecie mi, mnóstwo osób mi pisze, oglądam Pana każdy odcinek, coś tam, coś tam, że super wiedza, super merytoryka, więc bardzo jest mi miło, to, to naprawdę ciepło się robi na sercu, że, że tak oglądacie, że wspieracie. Jeśli chodzi o moje lejki, które obserwujecie, które teraz reklamuję, e, zaczynają się od dwóch rzeczy. Jedna to jest ten automatyczny webinar. On na razie niezbyt działa, e, co mnie niepokoi, ale za to drugi lejek działa bardzo dobrze. Gdzie kieruje do zapisu do grupy na, na fejsie, i z tego zapisu później jest cała sekwencja automatyzacji, więc dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Tam na, na, na kolejnych krokach i kupujecie te produkty, więc reklama się spina, wszystko się zwraca. Będę to cały czas skalował, wydłużając ten lejek z tyłu na zapleczu będzie więcej produktów, więcej możliwości wydawania pieniędzy. Oraz połączę tak mailing, żeby przez pół roku automatycznie e, dawać wartość, ale też kierując na usługi hejtiketowe i to myślę, że powinno zaprocentować. Mm. Bo myślę jeszcze, co zrobić z tymi auto webinarami, bo mam yy, nie ma integracji z MajorLightem, Ever Webinar, więc ja to często robię ręcznie, yy, że trzeba przenosić tych użytkowników pomiędzy Active Campaignem a Mayor Lightem Będę musiał to jakoś ujednolicić, coś z tym fajnego zrobić i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Yy, ale jest, jest naprawdę nieźle. Myślę, że. że yy, Idą przełomowe czasy w moim życiu, w mojej firmie, gdzie naprawdę już będę mógł o, o sobie powiedzieć, że jestem taki wolny finansowo. Myślę, że już to nadchodzi, jeżeli jest blisko, zaczną się inwestycje, zacznie się uczenie różnych innych rynków poza marketingiem, bo będę chciał swoje środki mądrze wydawać. Bo zarabiać się ja już nauczyłem. Uważam, że wzrost przychodów nie wynika z, z mojej lepszej wiedzy niż pół roku temu czy rok temu, tylko bardziej z narzędzi, które stały się dostępne, że to prowadzenie biznesu jest dzisiaj prostsze, czyli narzędzia, których ja używam, hmm, jestem w stanie zrobić lepiej, więcej, nie martwić się o pewne rzeczy księgowe, płatnościowe, wszystko ogarniam. Eee, I myślę, że to te, te, te tools, narzędzia, rozwiązania, Sprawiły, że uwolnił się nowy potencjał. Ja nie czuję się, żebym specjalnie zyskał jakąś niesamowitą wiedzę, ale, ale dużo rzeczy się na pewno udało, mimo wszystko. Te projekty, które odpalałem w tym roku, mega angażujące czasowo, to się udawały, tak? jakieś grupy mentoringowe, wywiady, co tam potem się wydarzyło, partnerzy kanału kursy online, dużo, dużo rzeczy sprzedawałem, takich nowych, nietuzinkowych, co jeszcze nie sprzedawałem rok temu. Konsultacje online w pakietach, kiedyś sprzedawałem jakieś pojedyncze i mało na tym zarabiałem, dzisiaj sprzedaję w pakietach na podpięcie karty i to fajnie co miesiąc działa i to mi procentuje. Bo kumuluje się ta ilość klientów z miesiąca na miesiąc, jest ich więcej, jest mniej klientów odpadających, lepsze umowy. Czyli bardziej takie kwestie procesowe udało mi się uporządkować, zanim to wszystko gdzieś tam e, wypaliło sobie fajnie, ale czuję teraz taki duży wzrost, duży trend. E, masa wiadomości, masa maili. Nie daję rady sobie ze wszystkimi, żeby odpisywać, z każdym pogadać. E, więc czuję się powoli robić, że się robię sławny, <grym>, więc e, bardzo mi miło, no bo chyba o to się zabiega w internecie, żeby te zasięgi budować i mieć jakieś e, społeczność, audytorium, która kupuje, która poleca, e, udostępnia, oznacza w komentarzach, mówi o mnie w relacjach itd., to wszystko jest super i udało się to zbudować i tak naprawdę przełomem w tym wszystkim była częstotliwość. Im częściej się przed Wami pokazuje, tym te dotarcie i rozpoznawalność wzrosła. Jestem jednym z najpopularniejszych marketingowców w kraju. A więc myślę, że tutaj wszystko zmierza w dobrym kierunku. Piarowo na pewno będę się częściej pokazywał w różnych miejscach. Każde zaproszenie praktycznie akceptuję, nawet gdzieś tam u mniejszych twórców od siebie i tak dalej, ponieważ to jest fajne też docenić i inni też się starają, też im wspomóc troszeczkę moją społeczność przenieść gdzie indziej też. To trzeba coś od siebie dać zawsze i, i, i zbudować wspólnie jakieś tam e, wartości. E, cały czas jestem w kontakcie z innymi youtuberami, z, m, podobnych niż wymieniamy się know-how. Naprawdę takie wsparcie e, daje dużo. Tutaj z Krzysztofem Gonetem, e, z Dariuszem Pichalskim jesteśmy praktycznie codziennie w kontakcie. E, i, i, I tak naprawdę to. Procentuje to, procentuje, bo każdy z nas wymienia się jakąś wiedzą, oni bardzo mocno w kursach siedzą. Ja aż tak w kursach nie siedzę, ale jest to nieodłączny element w tej chwili mojego biznesu i ja te kursy chcę skalować. Miałem cel 20 tysięcy miesięcznie z kursów, ale może się okazać, że ja będę dużo ten głód biznesowy mi nie pozwoli na tych 20 się zatrzymać. Biorąc pod uwagę, że codziennie są transakcje, więc będę chciał to cały czas rozwijać dalej, 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 dalej. I niech się dzieje. Po prostu niech się dzieje. Niech nowi ludzie. Dowiadują się o mojej firmie, o mojej agencji, niech korzystają z moich usług, e, a będzie wszystko dobrze poukładane. Później myślę, że zbuduję jakiś taki fajny no bo teraz w zespole otaczałem się facetami myślę, że potrzebujemy też kobiecego punktu widzenia, to takiego po, poukładania firmy od środka, która spojrzy na procesy, ułoży pewne procesy, ogarnie komunikację odciąży mnie i tak dalej. Myślę, że idąc tymi torami, tymi wskazówkami, jesteśmy w stanie naprawdę fajne rzeczy zrobić jako zespół, tak? Żebym nie był tak mocno obarczony tym wszystkim, bo powiem Wam, że te kwestie zasięgowe, one w pewnym momencie, mimo że są fajne, super i jest miło, to są ciężkie, są uciążliwe. Dzisiaj tak wstałem patrzę na tą skrzynkę mailową. Mówię ja pierdzielę 20 wiadomości, nie chcę mi się tego czytać, odpisywać i tak dalej. Ledwo wstałeś, się już jesteś zmęczony patrząc na to. No, a że buduję markę osobistą, no to są komunikaty kierowane bezpośrednio do mnie, więc będę musiał to jakoś poogarniać, bo wiem, że będzie tego coraz więcej/coraz więcej wiadomości na Instagramie. Ja nie dziwię się, że jak napiszesz do influencera, to on ci nie zawsze odpisze, tak? Nie zawsze, nie zawsze gdzieś tam są w stanie odpisać, nie mają czasu, nie mają chęci, nawet jak piszesz fajny, wartościowy komunikat, coś fajnego chcecie razem zrobić, to to nie do końca się zepnie. No. O, zmęczyłem się. Jutro idę na KSW, na Narodowy, po troszeczkę rozrywki, troszeczkę ze znajomymi. Muszę dużo więcej odpoczywać, bo ostatnie te 5 miesięcy to był nawał pracy. Nigdy nie pracowałem tak ciężko. Mimo, że mówiłem, że pracuję ciężko, to często wdradza... Dra... Boże. Wdrapywała się prokrastynacja w e, to wszystko, a w tej chwili naprawdę dosyć wydajnie odpalałem projekty, stawiałem, pracowałem po nocach, wstawałem o piątej. Było ciężko, ale warto dla takich chwil, które właśnie nadchodzą, e, dwa fantastyczne miesiące idziemy jeszcze wyżej, jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej. I myślę że, myślę, że idziemy w kierunku tego miliona przychodu rocznie, a później już z rozpędu 2 miliony, 2,5, 3 yy, i zobaczymy, nie? Zobaczymy, pewnie będzie trzeba to wszystko prze, przeistoczyć w spółkę EZO, później może sprzedać firmę, troszeczkę wydelegować też zdywersyfikować swoją markę na markę agencji, żeby budować renomę agencji. Później pewnie wyjdziemy sobie globalnie na Stany Zjednoczone i będziemy trzaskać abonamenty po 5000 dolców. Więc idą, e, idą ciekawe czasy, cały czas się pracuje, ale trzeba mieć tył głowy, żeby sobie spokojnie pracować bez tego. Ja, ja gdzieś tam sobie klikam książeczki po angielsku, e, jakieś podkaściki żeby ten język zahaczać. Ja nie mówię, żeby się uczyć w tak szalonym tempie, jak się rozwijałem wcześniej, oglądając wszystkie kursy z marketingu, ale żeby kojarzyć kontekst, używać narzędzi po angielsku, być w tym trybie, bo ja jakiegoś angielskiego wybitnego nie mam, ale ważne, że ten język marketingowy kumam angielski, więc to mi się przydaje w nauce też tego marketingu, bo ja cały czas się uczę, ale już z anglojęzycznych źródeł, żeby po prostu pójść krok dalej. Bo w Polsce już nie widzę osób, które mogłyby mi jakoś specjalnie czegoś nauczyć, bo to raczej ja wyznaczam te trendy, ja wyznaczam kierunki. Ja jestem często kopiowany, małpowany, różne rodzaje sposoby marketingu są ode mnie, więc chyba to jest powód do dumy, że ludzie cię zaczynają kopiować. Przepraszam, że tak szyję mam obkręconą, ale wstałem dzisiaj tak obolały, klaska piersiowa boli, gdzieś krzywo spałem, szyja boli, no mówię Wam, tragedia, jeszcze pogoda w Warszawie dzisiaj jest nieciekawa, nawet na spacer się nie, nie wyjdzie, więc no jest tragedia, jest tragedia, zaraz obadam, czy, czy Pani masażystka mnie przyjmie tutaj e, naprawić te moje problemy, no ale tak to jest, jak się pracuje mocno przed komputerem. E, no... Kilkadziesiąt klientów, kilkadziesiąt projektów codziennie szkole. Dzisiaj kolejne dwie firmy szkoliłem, jest Mega Frajda. Zapisujcie się do mnie na szkoleniach, chętnie wasze biznesy poznam od środka. I, i zobaczę, czy jestem w stanie pomóc. Często jestem. Ten marketing w Polsce nie jest jeszcze jakoś specjalnie rozwinięty, jest naprawdę ogromna przestrzeń. Mimo wielu specjalistów jest ogromna przestrzeń, żeby pomagać tym firmom, wchodzić do Waszych organizacji, pokazywać, jak można zrobić to lepiej. Ale to, co z tego odcinka chcę, żebyś yy, wywnioskował, to przede wszystkim skup się na tym współczynniku konwersji. Yy, idą naprawdę trudne czasy. To, że mi wychodzi, to nie znaczy, że wszystkim wychodzi. Większość firm teraz boryka się z potężnymi problemami, zastojami. Ja walczę, ja buduję nazwisko, ja buduję rozpoznawalność, pojawiam się w mediach gdzieś tam i, i socjale buduję, więc po prostu tym, tym, tym rozpędem, tymi zasięgami, tą ilością lidów udaje mi się wygrywać, mimo że ta konwersja u mnie spada. Mówię o współczynniku konwersji, <laughs> przepraszam. A u mnie ta konwersja spada, ale z wielu innych przyczyn i nadmiaru obowiązków próbowałem ten proces wydelegować. Dalej będę uparcie dążył do tego, żeby wydelegować sprzedaż. Jak to wszystko się uda, no to będę mógł robić to, w czym jestem najlepszy, czyli przed Państwem występować, przed Tobą, drogi widzu. Cieszę się, że mnie wspierasz. Cieszę się, że przede wszystkim, że kupujecie moje produkty. Jak nie masz jeszcze tych moich, przynajmniej tego najtańszego kursu za 39 zł, to sobie kup. Wystarczy, że dołączysz do tej darmowa grupa.pl. Link masz poniżej i wyskoczy ci oferta za 39 zł. Myślę, że naprawdę warto taki kurcik sobie przyswoić, bo za takie pieniądze to jest kolosalna wiedza. więc Warto, warto sobie wykupić i zobaczyć, czy to jest dla ciebie. Zawsze można zwrócić i odzyskać trzy razy tyle, oddaję. Jak ktoś nie chce tego kursu, chyba jeszcze nikt. Nie zwrócił. No, cały czas gdzieś tam to się fajnie skaluje. Pozdrawiam cię serdecznie. Tomasz, guzik, cześć.